Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się dzisiaj w grze Elden Ring i tak. Jestem z powrotem w Kerit, obok odizolowanego kupca i dziś mamy, w sumie ja mam wielkie plany. Pierwsze, jak widzicie, siedzę tutaj z moją kosą i od nią odgadającą bestię. Tego dziada może jestem skłonny nawet pokonać. Jak widzicie, ma świecące oczy, co oznacza, że dużo run powinno za niego być. Wiesz, nie będę ryzykował. Jadam po prostu na konia. Wciągam pochodnie na wszelki wielki i jedźmy, póki nas nie chce zabić. I tak, cel pierwszy, jedziemy tutaj po mapę, na szybko. Cel numer dwa natomiast, jedziemy do zamku. Są forty, nie pamiętam czy to zamek czy fort, ostatecznie z nazwy był. Ale potencjalnie tego, w którym, mamy szukać tego całego klucza, czy w sumie drugiej części klucza do tej, do windy. Bo tak, jeśli mam być szczery, pochodziłem po tych terenach trochę moją postacią zapasową i znalazłem. A jeśli melt nazwa się zgadzała, nie sprawdzałem, ale tak, mapa smoczych kurhanów, tutaj trochę smoków i tak, teraz kiedy to już mamy, mogę dokładnie pokazać. Tutaj, mam jakiś taki zameczek, porcik, jak zwał tak zwał, nadal nie pamiętam, czy to był port czy zamek i wydaje mi się, że to może być właśnie to, czego szukamy. Poza tym tutaj mamy żwir, niepotrzebny. Przynajmniej póki co, ale tak, mamy. I no cóż, jedziemy, zobaczymy, czy uda się tam coś osiągnąć, znaleźć. Ja mam nadzieję, że oczywiście, że tak, bo fajnie by było. I... czy jest jeszcze coś, o czym mógłbym powiedzieć? Poza tym, że jest tutaj taki smok, którego lepiej nie wkurzać. Taka porada z mojej strony. Tak, widzicie, duże smoki najczęściej są zabójcze. Ale tak, wracając... jeśli chodzi o sam sobie... jeszcze to jak chodziłem drugą postacią, udało mi się zdobyć bardzo ciekawą, nawet bardzo, bardzo ciekawą broń na niej. I pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, nawet na tej głównej postaci, którą tutaj teraz widzicie, też farmiłem. Po to, by zdobyć tą samą broń, którą też zaraz wam pokażę, jak tylko zsiądziemy z konia, bo mam ją. Zdjęło i tędy chyba nie pójdziemy. Ale dobra, mniejsza. Już w sumie nie muszę już łaźnić na koń, to tak. Patrzcie, taka ładna włócznia i mam na sobie efekt jakiś, ale tak, piękna włócznia. Wypada z tych takich jakby drzewnych gości, później wam ich pokażę. I patrzcie, ten moveset. Silne ataki może nie są aż takie super, ale tutaj szybkie ataki jedną ręką. W rękach. Nie, po prostu strasznie mi się podoba ten moveset, więc... ulepszyłem sobie to plus 6, bo teraz u mnie to taki standardzik, jeśli coś chce, to plus 6 co najmniej. I no, mam to, będę z tego korzystał, może kiedyś. Póki co, wydaje mi się, że bije trochę za mało, żeby to się pocało ponad moją kosę. A póki co tak, siadamy tutaj. Jesteśmy, potencjalnie właśnie w tym miejscu, do którego mieliśmy iść już od jakiegoś czasu. Nie jestem w 100% pewien, czy to miejsce, ale właśnie nazwa Fort Fart. Nie wiem czemu, kojarzy mi się, że to może być to. I... nawet może najpierw będzie, jeśli sprawdzimy. Bo tak... kojarzy mi się, że to może być to, ale jak mówiłem, nie sprawdzam, więc... tak, Fart, widzicie? Mam dobrą pamięć, nawet jeśli tylko momentalnie. I... harpia. Na szczęście byłem już gotowy na spotkanie z tymi dziadostwami, więc tak. Musimy tutaj teraz tylko przeżyć i będzie dobrze. A jak widzicie, nie jest aż takie ciężkie. Pewnie się, że kosa ostatnio dosyć dobrze stageruje wszystkich i tak. Złoty run 9. Jej, sukcesik i w ogóle tak. Teraz ostatnie co pozostało tutaj to pozwiedzać. Jak mówiłem, przeżyć, nie umrzeć. Zobaczyć co i jak. Żeby nie było samego fortu, nie zwiedzałem, jak po prostu zobaczyłem tutaj te nietoperze i harpie. Po raz pierwszy tą nazwę, to stwierdziłem... Tyle mi starczy, to jest chyba to miejsce, którego szukałem. I dosłownie już dalej nic nie robiłem, więc tak. Wszystko co dzisiaj tutaj zobaczycie, to jest totalnie dla mnie nowe. Hmm.
z tego wyniknie. Poza tym, że wyniknie to, że zostanę zatruty. Pewnie zginę. Od krzyku harpi. No to jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji teraz, kiedy są tutaj dwie. Jeszcze jest pojedyncza, to da radę tutaj coś osiągnąć, ale wiecie, jak są dwie naraz, to już jest naprawdę ciężko. A przynajmniej z mojego doświadczenia. Dobra, pierwsza spadła. To raz, dwa. Raz. Już, dobra. A teraz trochę uników. Będzie krzyczeć, więc tak. Okej. Okay. Weapon art wlazł. Weapon art Ash of War, jak to tak zwał. I teraz tak, silny cios za 700 coś, nieźle. I my bijemy, nawet nie zwracam uwagi teraz na liczbę, ale tak udało się. Skoro ich pokonaliśmy, to teraz szybko łykamy pastylkę antytrującą i idziemy dalej. Jako nasz wspaniały kosiarz sprawiedliwości i śmierci. A i właśnie jeszcze tak zapomniałem wspomnieć, żeby używać tej włóczni, musiałem trochę podlewelować postać, jak widzicie, tak wyglądają statystyki teraz. Nie wiem, o ile się zmieniło, co wiem, że na pewno musiałem jeden punkt w siłę dorzucić. Czy w coś jeszcze levelowałem? Jestem pewien, że tak, ale nie pamiętam, co to było, więc no, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale tak, po prostu chciałem korzystać z tej włóczni ewentualnie, czy można tyle co z niej od razu korzystać, co... A mieć statystyki na to, żeby z niej korzystać. Na razie, jak mówiłem, jest trochę za słaba. Może gdybym ją dał na świętość, czy coś, to byłoby lepsza. Będę musiał się później przekonać. Ewentualnie ulepszyć ją na plus więcej. Chociaż prawda jest taka, że nawet nie jestem przyzwyczajony do końca jeszcze do jej movesetu, więc pewnie nawet jeśli bym ją, jak to się nazywa, ulepszył, to by nie byłoby najlepiej. I medalion Dectus, sprawy. Jej. I co teraz? Okej. Okej, bo mamy teraz takie rzeczy i co dalej? Pod tym, że tutaj widzę jakieś przejścia. Czy trzeba będzie jeszcze tutaj właśnie coś robić? Nie wiem, jest tutaj coś? Nie szczególnie widzę. Więc pozwólcie, że póki co nie będę spadał, bo nie widzę żadnych takich konkretów. O nie. Duchy. Bo tak, nauczyłem się, że ogólnie jeśli... Tak wygląda przeciwnik, jest to przeciwnik w formie duchowej. Częściej formy duchowe są niepodatne na ataki fizyczne. A więc tak... Mogę powiedzieć tylko tyle... Mamy wielkiego farta, że akurat moja kosa jest święta. Gdyby nie to, to pewnie bym sobie tutaj prawie że nie radził z nimi. Oczywiście mogę zawsze zarzucić świętość czy jakieś inne efekty na moim dowolną broń, ale... A po co mieć broń, wiecie, taką już naturalnie przystosowaną do ewentualnej walki z takimi dziadami. Okej, okay, muszę być ostrożny. Teraz tak. Na szczęście to jest wspaniałe i daje trochę tak zwanego chyba Hyper Armora. Wiele pojęć. Tak, Hyper Armor to chyba jest właśnie coś tego typu, że ciężko mnie wytrącić z równowagi. No to tu jeszcze prowadzi? Do szczurka. Nie lubię szczurków. Oraz do... Runa 12. Przyjemnie. Aczkolwiek, czy ten run był szczerze i całkowicie potrzebny? Tego tak pewnie bym nie był. Jest, nie no, wiecie co, sprawdźmy, bo wydaje mi się, że tutaj tyle tak nawciskali tych wszystkich śmieci, że tu może być właśnie jakieś coś ukryte. No i nie bez powodu jest tutaj kilka spadków. Patrzcie, widzicie, tam jest jakiś szczur. Musi być coś więcej. Ja to po prostu czuję, tutaj musi być coś więcej, bo tak... Szczura w podłodze by nie zarzucali, gdyby nie miał podstawy do bycia. Mniejsza. A teraz tak, zobaczmy jeszcze, gdzie prowadzą te dziury. Prowadzi bezpośrednio pod wejście. To odpada. Ta? A to już prowadzi bezpośrednio już tam. A. Może się myliłem.
Może są jeszcze jakieś inne przejścia gdzie indziej. Albo... na pewno ta lokacja wydaje się taka trochę... jakby to najłatwiej powiedzieć. Tajemnicza. Pod tym względem, że właśnie widziałem szczura, sam widzieliście zresztą też. Gdzie? A tak... teoretycznie to nie ma nigdzie dostępu do tego miejsca, więc... warto by było sobie to posprawdzać. Właśnie najważniejsza kwestia jeszcze, o której zapomniałem. Teraz możemy używać już... w sobie chyba najlepszej tarczy, jaką mamy, jeśli chodzi o stabilność. Przez to, że dam jeden punkt w siłę. Taki tylko szczególik, nic istotnego, wielce. Więc dobra. Zaraz tutaj pospadam, posprawdzam. I... tak, co jeszcze mogę dodać w sumie? Zadziwiająco prosto to było. Tak, nawet bardzo zadziwiająco prosto. Patrząc na to, jak na co dzień wyglądają takie... zamki. Tak, powiedziałem prosto i nagle na plecy dostałem duchy. Może nie powinienem krakać. Dobry pomysł, ja nie będę krakał, że jest za łatwo czy coś. A ty, gro, nie będziesz mnie zabijać. Super, po prostu. No cóż. No to idziemy jeszcze raz. I w sumie może oszczędzę wam tego? Chociaż nie, dobra, to był pierwszy zgon, to jeszcze nie będę wycinał już tak bardzo. A, i jeszcze taka jedna kwestia ostatnia, patrz, tam coś jest praktycznie. Nie wiem, czy ktoś z oglądających poprzedni odcinek zauważył, ale... ostatni odcinek miał właśnie oznaczone... przynajmniej częściowo. A teraz w ogóle spróbuję przeszarżować, jakoś tak... może okaże się, że nie musiałem z tym walczyć. I tak mnie nie złapie, jak sobie poszarżuję, to po prostu będę miał spokój. Ale tak, miał oznaczone różne takie elementy, przez co, dajmy to, ktoś, kto nie chciałby patrzeć, jak się nieudolnie bije z naszą tam bestią ostatnią, mógł to pominąć i tak dalej, i tak dalej. Ja bym szczerze znać waszą opinię na ten temat, bo... no. Ja osobiście właśnie preferuję robić odcinek w pełni poświęcony wszystkiemu, co ja tu robię. Czyli bez jakichś takich zbyt zbędnych cięć, czy czegoś tego typu. Żebyście widzieli naturalne całe moje... no, podejścia. Ale z drugiej strony wiem, że no, niektórych może co najmniej irytować moje nieudolne granie, więc... ja chciałbym znać waszą opinię, czy wolicie mieć odcinek normalnie taki z właśnie oznaczeniami, kiedy dajmy na co kończy mi się moje lamienie z jakimś bossem i tak dalej, czy... po prostu, żebym w ogóle tego nie robił. Zobaczmy sobie pokazywanie tych takich podejść. Żeby nie było to wbrew... no, tym, co ja chciałbym pokazywać, czyli tego właśnie, jak ja się uczę, jak ja na farcie wygrywam i inne tego typu. Jak jest? Chyba jest, wiecie, taka dziura tutaj, ale... to przejście tu. Które... z tego co widzę, też donikąd nie prowadzi, więc... jedno co tak naprawdę nam zostało, jeśli chcemy znaleźć... tajemnicę tych miejsc ukrytych, to... nie wiem, rozbić jakieś ściany? Albo spaść naprawdę, może jeden z tych spadków jednak to oferuje. Tylko nie zauważyłem. I przy okazji patrzcie, jak szybko się tu już runy zbiera. To jest takie też zaskakująco szybkie. I tak, to... widzę tutaj ich, więc... spadek definitywnie nie oferuje niczego sensownego. No to bezpośrednio pod drzwi, dobra. Zaraz bardziej mi to po prostu pokazuje, że jednak te spadki... okej, muszę uważać na niego. Jak jest w pozycji do szarży, bo widać, że tego nie jestem w stanie przełamać. Oferują dosłownie powrót do miejsc, w których byliśmy, więc... jak jest dostęp do tych tamtych rzeczek, ten szczurek chociażby, którego zauważam przez przypadek, to... a będę musiał się bardziej postarać, po prostu. Definitywnie. Okej, ale skoro szczurek swoją drogą jest tutaj, to może jakoś... nie wiem... skoczyć coś, żeby jakoś to stworzyć? Powiem wam szczerze, ciężko będzie z tym odcinkiem. Co chwilę mi ktoś z domowników przyłazi i zawraca głowę głupotami. Ale to już, no cóż...
mojego własnego mieszkania. Będę mieszkał z kimś, no to muszę się z tym liczyć, że właśnie w dowolnym momencie mogą wołać, przeszkadzać, zakłócać. Po co mi przeszkadzać, to może trochę za mocne słowo. Ale tak, i teraz skupmy się na tym, żeby pokonać skupy. Chodź w sumie dalej tego wszystkiego. Ale musi. Czuję, że coś tutaj jest. Czynności, jeśli nie tu, to może. Jednak tam, wiecie, tym przejściem, w którym byliśmy już. Można jeszcze coś właśnie zwojować. To jest w sumie takie najbardziej prawdopodobne. Nadal mam tu jednego szczurka, trochę przejść i tyle. Tutaj trzeba było zauważyć i skoczyć. Okej. Jestem w ogóle zaskoczony tym, że tym razem nie byłem ślepy. Wiecie, że to zauważyłem. Chyba różnie ze mną. Nie umrzeć by się przydało. O, i widzę, że mogę przez ścianę atakować tym kosą, więc tak. Trochę sobie poszukujemy. Ale jak wrogowie zazwyczaj mogli mnie bić przez ścianę, to ja też ich przez ścianę też mogę dla odmiany. Okej, chyba krwawienie udało się aktywować, czy coś, bo tak widziałem. Już nie, po prostu ta kosa dużo bije. Musiała być bezpośrednio kwestia krwi. Mamy złoty rund 3, dobra. No i trochę chyba za szybko mówię. I... Dobra, czemu nie? Spadnijmy i... Mamy to. Szczurek pokonany oraz jakiś przedmiot. Kolejny raz. Ktoś mi przyszedł do pokoju. Naprawdę dzisiejszy odcinek to będzie masakryczny. Dobra, mniejsza. Przynajmniej podniosłem jeszcze przedmiota. I co my tu mamy? Bolesna pieczęć Radagona. Okej. Mamy naznaczającą pieczęć Radagona. Ja? Tak szczerze? A, patrzcie, co... Mi się wydaje, czy to zwiększa kolejne... Dwa punkty. Okej. Hej! Oko z ludeckim. Gdybym ponoć było pieczęcią królmowrzą Radagona, to jest... To oko... Ten legendarny talizman to oko z wyrytym eldeńskim runem. Okej. Okay. Czyli to jest po prostu legendarny. I zwiększa znacząco witalność, znacząco zwiększa witalność, trzyma siłę i zręczność, ale w podobnym stopniu nasila też otrzymywane obrażenia. Jego posiadacz bierze na siebie ciężki... Znaczy, na siebie ciężar trudnej służby, jak klątwa, od której nie ma ucieczki. Okej, okay. Wow. Nie wiem, czy to dobry pomysł, tak to brać, wiecie, pewnie będę lamił totalnie, ale... Chwila, ja... Dopiero teraz to zauważyłem, patrzcie, to jest autentycznie okno! Okej, okay. I przy okazji to też może... Zmieńmy na siłę, nie wiem. Nie mam za bardzo broń pod siłę, to może mam energię, skoro i tak się rozbawimy bez cudów. I... Chciałem też właśnie ewentualnie sprawdzić, czy można dwa naraz, ale z tego co widzę nie, więc... Teoretycznie mamy upgrade do statystyki jeszcze większego. Fajnie. Chociaż boję się, że to będzie jeszcze bardziej zwiększało otrzymywane obrażenia. Póki co tak. Widzimy się za chwilę, jak wymyślę, co zrobić. Pytajcie, prawdopodobnie po prostu pójdziemy zobaczyć, co z tą windą i tak dalej. Póki co właśnie muszę zrobić cięcie i to nie tylko dlatego, że nie mam pomysłu, co robić, czy że chcę zrobić cięcie, ale znowu mnie wołają. Rozumiecie, no, cierpienie. A przy okazji, patrzcie. Też mam prawie takie same bonusy na fizycznym, co kosa. Nieźle. No ale tak, widzimy się za dosłownie chwilkę. No dobra, jesteśmy z powrotem. Pierwsze co, to chciałbym poruszyć temat, który zasłyszałem. Ponoć ten gościu ma więcej do powiedzenia. Więc no. Freshly cooked it is. All right then. It's yours. If you can meet me price. A, akurat kot mi teraz przeszkadza jeszcze. Akurat kiedy reszta domowników. Brawo.
Teraz mam dosłownie kota przed monitorem, więc... Tak i... No, krewetki. Kupimy sobie, tak, chociaż z 10. Wydaje mi się to sensowne na wypadek, kiedy będziemy walczyć z czymś mocno fizycznym. I teraz tak, dowiedzmy się, o co chodziło z tą kobietą, bo mówicie, może on ma jakieś porachunki. Podnów z nim porozmawiajmy, a na końcu patrzę, jest jeszcze jakieś inne mniejsze rzeczy, które sobie przypomniałem. Miałem tylko nadzieję, że kot zaraz mi nie rozwali monitora. So you met the girl, did you? All right, well, sod the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Lucky she ain't died on the bloody roadside, I reckon. Okay, dużo nie powiedział. You're tarnished too, ain't you? Can you see it then? The guidance of grace, I mean. I can't see it at all no more. Makes no bloody sense anyway. Why some no-name shithead like me should get called to the lands between. Cruel bloody joke, you ask me. Maybe something went tits over it. Maybe it's been broke for a good long time. The Erdtree, I'm saying. Okay. Yep. Never met someone with a taste for brawn I can trust. We'd make good mates, I reckon. I'll be seeing you. Okay. Dobra. Jeśli jesteście więc za gesty, to zdecydowanie przyda się. A póki co szybko się tepamy do łaty. Tam teleportujemy. Przenosimy jak zwał, tak zwał. Wiecie, chcę zobaczyć, co coś powie o tym, że pomogłem tamtej kobiecie. Pewnie nie, ale... nie, nic nie mówi. Dobra. W takim wypadku, jak jeszcze przy okazji jesteśmy, czy my... A coś w ogóle wartego uwagi do kupienia? No ja wezmę sobie, jak kiedyś będę dropił runy, to może się przydać. Dzięki za to i w sumie tyle. To jest trochę smutne, zaskakujące i ogólnie tak, no to naprawdę tyle. I prawdę mówiąc nie mam pojęcia, ani pomysłu, ani nic. Co jeszcze można by było zrobić? Poza może jedną niewielką rzeczą. Dobra, dwoma, bo jeszcze tu jest drzewo. Zanim to idziemy jeszcze do tego stołu utraconej łaski, czy ktoś tam się zowie. Jest parę rzeczy do zrobienia, tylko zanim to chcę sprawdzić, czy może jeszcze też przy okazji ktoś nie ma nowych dialogów, czy czegoś nowego do kupienia. I'm off in search of a noble scholar known as the Gold Mask to beg his instruction. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. Okej, to w sumie dobrze, że tak zrobiłem. Ale z tego, co widzę, mam wszystko nauczone, więc okej. No dobra. Ah, hello there. What can I do for you? Też niczego nie masz? Nie, super. Nie chcę dosłownie nic tutaj nie ma do powiedzenia. Mimo to i tak wiecie, chciałbym sprawdzić, bo a nuż się okaże, że jednak coś jest. A jeszcze ważna kwestia ostatnia. A ile mamy kamiennych mieczy? 4. A trochę za mało, żebym chciał tutaj wydawać na jakieś otwieranie przejść tutaj. Ale dobra. Jest coś, o czym musisz wiedzieć? From all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. I can hear it from the howling. A, okej, czyli tutaj powtarza. Okej. Dobra, w takim wypadku zobaczmy jeszcze może najważniejsze kwestie. Jesteś nieulepszony jeszcze do tej pory. Wszystkie duchy po prostu, które mamy na jedynki, to już lepsze. A co lepsze, można nawet na dwójki. Inaczej mówiąc, meduza. O, proszę, na trójkę mogę. Dobra. Czwórkę? Okej, dobra, meduzo, masz czwórkę. Akurat wiecie, ona jest na tyle potężna, że jestem pewien. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of late.
I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the Golden Order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually. That I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the Certified Spirit Tuner. Okej. Okay. Ukłon, nowy gest, fajnie. Ale póki co jeszcze pogadajmy może z tym dziadem. Mam coś mu do powiedzenia. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. It is good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice or a daughter. But at times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Okej, okay. Dobrze. Warto wiedzieć i... zobaczmy tutaj co jak. Właśnie mówiłem, że nie chcę wydawać, ale czemu nie? Pójdźmy od razu, zróbmy to, bo kiedyś o tym zapomnę. A jeśli się nie mylę, chyba jeszcze da się kupić tu kilka kluczy, to nie będzie aż tak źle. Też właśnie nie mylę faktów, to gdzieś tutaj właśnie było kolejne miejsce. I... o, dwa klucze. Myślałem, że tylko jeden, ale dobra, nawet jeśli dwa, to niech będzie. I zobaczmy, co się skrywa tutaj, poza jakąś kuchnią. Może jakiś NPC tu kiedyś się wprowadzi, kto wie. Kto wie, ale dobra. Póki co otwieramy i mamy tu modlitewnik zabójcy. Okej. Okay. Jeśli się nie mylę, modlitewnik oznacza mniej więcej... tak. Do nowych inkantacji. Jedną mi się wydaje, że chyba nawet posiadamy. To będzie nadejście zabójcy, aż pójdę i sprawdzę teraz. Szybko, podczas kiedy będziemy wracać, tak trochę na czuja. Tak, nadejście zabójcy mamy. Nie fakt, że od razu pójdę, dam naszemu księdzowi, jeśli jeszcze tu jest, to wszystko. Kupimy też. Nadejście to ma być powtórka. No szybko, po prostu wiecie, żeby zanim on zniknie. Very well. Heretyckie dzieło? Przepraszam bardzo, czy on... właśnie... inkantację dwóch palców nazwał heretycką? May the Golden Order. Właśnie to dziwne. Powiem szczerze, nie rozumiem tej logiki, ale okej. Okay. Skoro tak gra chce to prezentować, to niech będzie, że to wszystko jest heretyckie. A tak, ty gościu, coś nowego masz do powiedzenia? Nie, nawet nie można pogadać. Więc niestety nic z tym nie zrobimy. Tutaj możemy... z tego co rozumiem, to słuchać opowieści o postaciach, ale... w sumie... nie chcę mi się tego słuchać. Może kiedyś w wolnej chwili tu przeklikam. Ale wam postaram się oszczędzić czasu i wiem, że niektórzy z was mogą teraz krytykować to wszystko, ale... ale tak. A... dobrze, kojarzymy, że jeszcze są mieczyki. Dobra, to od razu je weźmiemy. Wiecie, jak mam po prostu te runy, to trzeba mam je oszczędzać. Weźmiemy ile się da. I przy okazji zaoferujemy kulisy, bo też pamiętam, że mam coś takiego. Po ostatnim skorpionie byku i możemy jedynki i dwójki kupować. Jej, strasznie drogie, no ale możemy, więc tak. No jest ta sala, też o której chyba ona mówiła. Ojej. Nie wiem, czy chcę tutaj kierować to wszystko, rozmawiać i tak dalej. Ostrzegałam przed nim. To nie wiem. Powiedzmy, że się wstrzymam póki co. Mówiła, żeby tego nie robić, to nie zrobię. Po prostu. Też z drugiej strony... nie, nie. Nie, zachowajmy chociaż jakiekolwiek standardy. Nie róbmy czegoś, co moim zdaniem ten oto gościu, który tutaj gram, by nie zrobił. Możecie się za to obrazić, ale po prostu nie chcę. Mimo tego, że to jest tylko gierka, to po prostu nie chcę. To zobaczmy, co tu jest. Czy możemy właśnie coś nowego... zdobyć się... nie, nadal mam tylko wizerunek Godrika. A nie chcę, w Wielkich Runach już gadaliśmy. A tutaj z palcami nic nie możemy zrobić. Okej, okay, to jest jakieś krzesełko zasłonięte przez tą dłoń z dwoma palcami. Strasznie dziwna sprawa.
Ale dobra. Skoro tu nic więcej nie ma, to... A nie, chwila. Ja jestem głupi, jeszcze zapomniałem, że jest tutaj w sumie jedna osoba, z którą też by wypadałoby pogadać. Ja wiem, czy powinienem, ale tak, zapominam o niej cały czas. Great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion. Perhaps you might share. Doing so will end you. Do you think it fell where I come from? Dobra. No tak, oczywiście tego jeszcze tutaj nie robiliśmy tą postacią. Niby stracę trochę życia i tak dalej, ale zaraz użyjemy błogosławieństwo Baldachimu, żeby od razu to... To się nazywa anulować? A warto właśnie z nim pogadać, bo bardzo długo nie gadałem z nim ani nic. Czy w sumie, dobra, w ogóle nie gadałem. What you felt light up inside you was a Baldachin's blessing. Though it is but a come back to me. I will take you in my... Okej. Okay. Przytulas. Miło. Ale tak, tym razem nawet zauważam, że pasek zdrowia się trochę zmniejszył, więc no. Ale zanim coś, to jeszcze pogadajmy więcej, bo nie rozmawiałem z nim w ogóle, więc podejrzewam, że tutaj będzie dużo do przegadania. Okej, czyli można tutaj po prostu chyba przytulasy sobie robić, ile się chce. Nie wiem, jaki jest sens tego wszystkiego. Mam nadzieję, że teraz nie odbiorę sobie jeszcze więcej życia. Porozmawiaj w tajemnicy? Okej, okay. Mniejsza, ale niech będzie. As a deathbed companion, where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Okay. Gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. Okej. Dobra. Dowiedzieliśmy się czegoś więcej o niej. Podejrzewam, że możliwe, że te dialogi nawet były dostępne od początku. Ale w sumie nigdy nie myślałem o tym, żeby się dać objąć drugi raz i w ogóle. A więc tak. Też może to się wydać dziwne, od razu to zużyłem, bo ja nie jestem w stanie po prostu grać, kiedy mam mieć obniżone punkty życia. Ile to obniżenie punktów życia jest permanentne? Tak, wygląda na to, że jest permanentne. Ojeju. Nie, dobra. Nie jest permanentne, po jakimś czasie wracałem jednak. Nie było, ale tak. I zobaczmy właśnie przy okazji ten sztylecik. Ej, tu będzie szybciej. Ciekawe. Nie widzę go. Co są oni, z talizmanem? Nie. Czyli co, kluczowy przedmiot. Jednak. Też możliwe. A dobra, zapomniałem, że nie jest taki już zniszczony. Okej. Okay. Kiedyś był wyjątkową bronią z mieszanki złota i srebra, lecz teraz jest podniszczony i zaszpecony przez czarną rysę. A złoto i srebro kojarzy mi się tylko z tym gościem, więc zobaczymy. Okej, okay, dobra, czyli intuicja dobrze mówi. Dagger?
hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. No dobra, dobra. Jeszcze raz dobra. Chyba więcej nic do roboty nie ma. Więc po co odpoczywam? W sumie nie wiem. Zamiast tego zróbmy tak. Użyjmy tego, żeby jeszcze bardziej się wzmocnić. I kiedy już to mam za sobą, to pójdźmy szybko, może nie wiem gdzie, nie wiem po co. Coś trzeba wymyślić. Nie wiem, zamykliwiej grzywy. Tutaj jest jakaś jedna opcja. Nie chcę się zmierzać ani nic. Nie, to jest za dużo roboty. Ten zamek mógł być dobrym miejscem, ale zamiast tego, póki co, przejdźmy się może po tym brzegu rzeki. Żeby tutaj właśnie poszukać trochę, jak to się nazywa. No trochę rzeczy tutaj, bo wydaje mi się, że powinniśmy lepiej pozwiedzać chociaż ten region. A tak, a tego za bardzo nie zrobiliśmy do tej pory, więc no. A tym po prostu przestaniemy na tym właśnie w tym odcinku. I tak, póki co jak się prezentują statystyki, muszę przyznać bardzo ładnie. Jestem nawet, można powiedzieć, usatysfakcjonowany z tego powodu. A nie, nie, to tylko dzwonki, już myślałem, że gdzieś chrząszcze słyszę. Ale dobra, więc... A, okej, okay. Myślałem, że tutaj będzie coś więcej i tak dalej, a tutaj już... Znaczy, że będziemy iść tam dalej, a patrz, tutaj znalazłem... Wieczne więzienie złoczyńcy. Uznając, że cię przegram, ale co mi tam szkodzi? Zobaczymy, co się kryje. A tylko tak. Na wszelki wielki, podchodzimy. I to striggeruje i... Adan złodziej ognia. Okej. Okay. Wygląda trochę komicznie. A z drugiej strony eksploduje. Ogniem. Nie, to nie może być to. Ja się lepiej odsunę, bo ktoś mi mówi, że to nie jest koniec. Płomień okrutnego boga. Czyli to jednak tyle? Serio? Okej. Okay. Dobry czar. Ładnie. A zaraz zobaczymy od razu, co to za czar. I czy to jest czar, czy inkantacja? O, chyba inkantacja jednak. 41? Oj, trochę dużo. Ta legendarna inkantacja jest jedną z wielu, która czerpie bezpośrednio z mocy ognistych olbrzymów. Wypuszcza kulę szalejącego ognia, który podobno zamieszkuje upadły bóg. Okej. Okay. Kula leci w kierunku wroga i szybko wybucha, podpalając obszar. Nie, czy wybucha po prostu. Arganty, główny strażnik płomienia, utrzymywał to zaklęcie w dobrze strzeżonej tajemnicy, dopóki nie został skrzyżowany przez Adana. Upadły bóg wciąż czai się w ognistych olbrzymach. Okej. Okay. Jakieś takie ultimate ogniste zaklęcie. Nie powiem, żebym się nie cieszył, w szczególności, że tutaj jest legendarne, ale z drugiej strony nie wiem, czy 41 wiary osiągniemy dosyć szybko. Na ten moment mamy ile? 30, czyli 25. Znaczy, że patrząc na ten talizman, który możemy ubrać, on daje plus 3. Próbujemy jeszcze. Pewnie wiem ile i... Te dziady tutaj są? Znowu? Okej, są słabsze niż te, które widzieliśmy tam w Kelit. Jak to się nazywa ta lokacja? Więc okej, okay, tyle dobrego. Zależnie od lokacji przeciwnicy mam inną siłę, warto zapamiętać. Chociaż to akurat było oczywiste. Druga sprawa, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, więc wracając. Patrząc na to wszystko, to mam 33, czyli mam 41, co oznacza, że jeszcze sporo będzie potrzebne i znowu oni. Nie wiem, kiedy po prostu będę miał aż taką wiarę. Tak na razie czuję, że bardziej mi się przyda więcej jej życia, a może energii. Chociaż energii nie aż tak bardzo, ewentualnie tego, no jak się nazywa, skupienia. To są trzy rzeczy, które mi się wydaje, że najbardziej są właśnie brakujące. Nie, 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 nie! Czemu jestem takim idiotą?
Ja się tu zachowałem idiota, straciliśmy właśnie teraz wielkiego runa przez to. Ja żeby coś użyję od razu ponownie tego ręcznego buku, bo ja chcę mieć ten efekt. Ale za jakim ja jestem idiotą, że w ogóle to robiłem, przecież to było oczywiste, że tam czekam tylko śmierć. Ale z drugiej strony będę to aktywował, bo jednak czuję, że moc tego wielkiego runu jest warta tego ryzyka. Co prawda nie mam więc wiele tych, wiecie, łuków, co może się przełożyć na to, że w sumie niedługo nie będę mógł korzystać, no ale plus 5 do wszystkich statystyk, no ciężko mi odmówić. Takie plus 5 do wszystkiego, no większa skuteczność każdej broni, no i patrzcie, to jest po prostu zamiast 39, tam 38, jest 50, no. Nie jest to niby wiele, ale patrząc na to, że zwiększa też przeżywalność i w ogóle wszystko, co się da, no to jednak jak połączyć te wszystkie efekciki, to daje dobry rezultat. A póki co, pa. Nie chcę się z wami walczyć. Pewnie to jest największy błąd, jaki mógłbym zrobić. Nie walczyć z nimi, tylko jechać dalej. Teraz się wszyscy na mnie rzucą naraz. Ale tak, i teraz szybko. Idziemy z powrotem po runy. Nie to, żeby mi na nich jakoś szczególnie zależało, bo jak widać, farmić je bardzo łatwo w różnych miejscach. I nie robimy głupot. Pojedziemy dalej. Pewnie tam, na ten jakoś. Jak to się nazywa, to wzniesienie? Chyba tak najlepiej to nazwać, ale zanim to jednak mam tutaj przeciwników, których może warto by było pokonać. Swoją drogą ogniści. Tak samo jak chyba już podobnych widzieliśmy kiedyś. Tak, chyba tak, tylko że wydaje mi się, że byli groźniejsi, bo teraz to jakoś mało bije to wszystko. Ostatnio pamiętam, że się męczyłem z takim jednym, pamiętacie chyba też, zresztą. O. Albo naprawdę moja postać aż tak się wzmocniła, że teraz te obrażenia wydają się takie, to jest nic, a kiedyś to było dużo, miałem mniejszy pasek życia. Bardzo możliwe. Albo to jest kwestia tego, że nie wiem, przez podwyższone statystyki mamy odporności na wszystko dużo wyższe. To byłoby w sumie dziwne, patrząc na to, że mamy nadal tą pieczęć, która obniża nam wszystkie odporności. Teraz jeszcze w sumie jakąś gorszą wersję, w sensie lepszą, ale gorszą. Pewnie daje no większe kary do otrzymywanych obrażeń, ale w zamian daje też większe statystyki, więc ciężko tak jednoznacznie ocenić. A tak, póki co jak sobie radzimy, to może nie będę narzekał. Dobrze, że sobie radzimy, super i tak dalej. Zbroja mnicha ognia. Tak się nazywałem i modlitewnik mnichów ognia. Super. Akurat teraz, kiedy mojego gościa od inkantacji nie ma w teorii. Chyba, że on tylko mówił, że idzie, a w rzeczywistości nie pójdzie nigdzie. Też może być w sumie, znając NPC-ów i ich zachowania. Okej, okay, zbroja mnichów ognia. Zobaczmy w ogóle, jakie to ma statystyki. Ciężkie, jak cholera. Lepsze na prawie wszystko, jeśli chodzi o takie obrony. I prezentuje się tak. A i co ciekawe, ukrywa mi ten oryginalny kapturek. Ładne, czemu nie? Kiedyś może to będę nosił. Ale póki co, na razie jeszcze zostajemy przy tym. I tak, bierzemy konia. I jedziemy sobie na to. To wielkie coś, wiecie. Plan. Bo czy to wyjdzie, to już nie wiem. 40 to ładny wynik. Chyba jednak nie damy rady. Wygląda na to, że niestety nie ma szans. Pewnie przejście jest z drugiej strony czy coś, więc zaraz tam pójdziemy. To pozwólcie, że będę właśnie eliminował większość wrogów. Z takiej grupki często dostaje się właśnie odnowienie butelek, a trochę ich pomarnowałem, więc no, warto odzyskać. W taki czy inny sposób. Wydawało mi się tak. Nie ma nigdzie tutaj tego chrobonoszcza. Tam za to bagna i kraby. Teraz słyszałem chrobonoszcza. Tutaj jest. Chcesz uciekać? Dobra, no to jak chcesz uciekać, to powiem się w ten sposób.
I po problemie. Co to? Przysięga niezłomnych. Teraz zobaczymy. Oczywiście, z tego co widzę, popiół wojny i należy do świętych. Umiejętność strażnych wojowników złotego drzewa. Unieść tarczę, aby nasycić się złotą mocą. Zapewnić sobie chwilową niezwyciężalność. Ej, czyli możemy stworzyć świętą tarczę. Nie wiem, po co mi świętość na tarczy, ale... Tak przyjemne i... A. Mnóstwo tu zwłoki. Nie wygląda to zbyt przyjemnie. Wioska Albina. Okej. Nie umiem w nazwę. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. No, chodźmy po prostu i... Chyba nikt groźny, jak tak patrzy. Miejsce nie wydaje się zbyt przyjazne. Chodźmy i zobaczmy, co tu będzie. Ona tu jest? Okej. Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. It's time. I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. But this time, and though the suffering cannot justice to the let the scars I carve remind. Nefeli Lux, wojowniczka. Kazino. Nic nie mówi. Ciekawe. Ale co bardziej mi zastanawia to, gdzie jest tutaj ten chrabąszcz, bo słyszałem odgłosy chrabąszcza. Jak są odgłosy chrabąszcza, to chrabąszcz też musi być. Ojej, dużo tutaj tego! Nie biłem jakoś szczególnie mocno. Chociaż wiecie, też może być kwestia tego, że już naprawdę jestem... ...dawanie potężniejszy. Za larwy. Kolejny raz przedmiot do... ...resetowania się. Zatna sprawa, się będę chciał się bawić w to. Chociaż póki co nie wiem, czym miałbym to robić. Nie czuję potrzeby, wiecie. A tutaj mam jeszcze ducha. Trzy kropki. Do końca tej wioski. Proszę, nawet jeśli jesteś sam, stary Albusie, ukryj się dobrze i wstrzymaj oddech. Mam już dobrze przeczytałem, ale nie daje to zbyt dużo sensu. Ale niemniej jednak trzeba tutaj pozwiedzać do końca. I tak wiem, że powinienem już kończyć, ale nie chcę mi się kończyć, ja chcę po prostu zobaczyć dalej. Tutaj, albo tam też coś było chyba. Pójdziemy tutaj, bo tam słyszałem chrabąszcza w okolicach przejścia do góry. Jak słyszałem w chrabąszcza, to na nim się będę skupiał. A jak nie słyszałem chrabąszcza, to mogę w pełni zobaczyć, co tutaj się... Nie mając obsesji na punkcie tego, że zaraz tu gdzieś chrabąszcz wyskoczy. I jak na razie dobrze mi idzie nawet odkrywanie takich rzeczy, bo mamy już dwie znajdźki. Kościół czy wieża? Nie wiem. To by to nie byłoby, warto będzie sprawdzić. No tak. Zaznaczymy też na mapie. Mniej więcej chyba. Jedna jakaś znajdźka. Kryształowy miecz. Okej. I kilku takich tutaj. Co to będą chcieli nas ubić? Co nie wiem, kryształowy miecz. Chyba czy to jest broń, czy znajdźka jakaś po prostu. I z tego co widzę, to miecz. Takie standardowa broń po prostu, zadające obrażenie magiczne. Okej, ciekawe. Dobra. Fajny mieczek kolejny dla takiego jakiegoś, jak to się nazywa. Nie ma maga. Chociaż... Mimo wszystko... Nie wiem, czy mag by chciał go używać, jak...
A tak swoją drogą właśnie, tylko tutaj pokażę, no patrzcie. To wymaga trochę więcej inteligencji, ale mniej za to siły, więc równie dobrze można korzystać z tego miecza. Zresztą nie jestem pewien, czy ten jeden nie wymaga specjalnych kamieni, a ten drugich normalnych. Nawet nie wiem, ale dobra. To po prostu takie w sumie moje przemyślenie. Bo jeśli jeden wymaga zwykłych kamyczków, a drugi wymaga specjalnych, to oczywiście, no rozumiem sens. Teraz nie wiem, czym on tu pluje we mnie. Ale czymś pluje i jeszcze się leczy. Też też ma czelność się w ogóle leczyć. Wstyd i hańba. No tak serio, okej. Okay. Leczący się wrogowie. Dosyć typowe zagranie. Ale mimo wszystko... Chociaż delikatnie irytujące, to nie jest jakoś strasznie i... Panek. Dobrze, że nie zaatakowałem. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Well. What a relief. Cokolwiek to jest, nie wiem, nie wiem, ale wygląda jak wróg. Na szczęście chciałem zmierzyć dzbanek skakaniem, a nie tak po prostu. An Albinorek. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. Jewcy klątw, jacyś negatywni. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse monger's hands. Dekretny medalion świętego drzewa. Okej. Albinorek Latena, then please give it to her. A chosen land awaits us, Albinorix. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena... My legs, alas. Okej. Okay. Czekajcie, czy... A niestety przeklikałem przez przypadek, ale... Umarł mi. Smutno. Smuteczek po prostu. I sierp z kości słoniowej? Okej. Okay. To jest... Tak, jest to broń, ale... Chciałem powiedzieć, że jeśli broń, to się zdziwię, ale... No, jednak jest. I jak to wygląda w ogóle? Malutki sierp. Może zobaczymy jego opis? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Kolejny jakiś medalion. Właśnie, jeszcze medalion też przy okazji zapomniałem przeczytać. Podejrzewam, że jest gdzieś tutaj. Połącz medalion, by móc sterować wielką windą Rolled, czyli są jakieś dwie windy. Okej. Okay. Prawa połówka przełamanego medalionu przedstawiającego święte drzewo. Użycie medalionu z połączonymi połówkami aktywuje wielką windę Rolled, umożliwiając dotarcie do ukrytej ścieżki. Innymi słowy, tajemniczy medalion doprowadzi właściciela do krainy świętego drzewa Miquella. A i właśnie, przy okazji jeszcze tutaj ten medalion. Nie można tego połączyć, a trzeba jakoś. Wspomniałem prawie o nim, ale tak, jak widzę, że nie mogę połączyć, to... Najwidoczniej jeszcze windy nie aktywujemy. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie. Prawdę powiedziawszy, i tak nie za bardzo chcę ruszać tą windę, bo sama lokacja, którą tam... ona strzeże, no, powiedzmy, że jest nie na moje siły. Po prostu skupmy się na tym, czym możemy. I jeszcze po części na... do podnięciu chrabąszcza. Powiem najpierw w sumie... co? Efeli Lux, czy Lux, wojowniczka. Nie wiem, czemu jest tu jej znak, ale jeśli widzę znak kogoś, kto ma swojego questa i tak dalej, to oczywiście, że biorę. Może oznaczać w sumie boss fighta. Dziwne by było tak w sumie go doświadczyć w takim miejscu. Ale tak, weźmiemy. Weźmiemy, bo jeśli tu jest naprawdę boss fight zaraz, to warto mieć wsparcie. Jeśli nie ma, to dziwne, że był tutaj właśnie znak przyzwania. Zabójca omenów. Okej, czyli coś jednak jest. A, swoją drogą patrzę, no ma elektryczny. Zapomniałem w sumie o tym, że one są elektryczne, że one się elektryzują, te jej tuporki.
Ale dobra. Jest to jakiś wielki oponent jak na razie. Ale tak, na potrzeby wątku tej postaci będę ją tu przyzywał oczywiście. Bo jak mówiłem, jeśli mamy opcję jakiegoś wątka zrobić, jest to związane powiedzmy z jakimś NPC-em, to wolę po prostu to zrobić i tyle? A, ale było tylko do czegoś takiego, okej. Dobra, mniejsza. Synkaty talizman Tygla. Nazwij ma talizman, więc trzeba zobaczyć tutaj. Okej. Zmniejsza obrażenia i siłę trafień w głowę. Okej. Dobra. Dziwne, ale niech będzie. Niech będzie. Wow. To było szybkie. Nie, ale to wiecie, wszystko pokazuje tylko jedną rzecz. Jestem w lokacji, którą już dawno powinienem mieć chyba ukończoną. Więc te. Dobrze, że tu przylazłem ostatecznie i mam już 5 minut. Ej, no cóż. Po tym wszystkim mogę wywnioskować tylko jedną rzecz. Kończymy epizoda. Jedno co to tylko miło. Miło za, dzięki za ukrótniczny. Tak. Szybko się przeteleportuję z powrotem do tego miejsca łaski. Spróbujmy pogadać z naszą znajomą wojowniczką i na tym zakończymy epizoda. Więc jej, super. Kolejny odcinek. Wielce udany. Z chyba tylko dwoma, boże, trzema śmierciami, co w sumie jak na moje standardy jest sporym sukcesem. Raz, nie chce mi się bić teraz i... jesteś... Nie ma jej. Super. Super po prostu. Cóż, no skoro jej nie ma, no to po prostu... Chyba na tym kończymy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak. W następnym będziemy dalej chyba zwiedzać tutaj to jeziorko Liurni czegoś, tak? Szczerze tak powiedziawszy, nie mam pomysłu, co robić dalej. No oczywiście, można gdzieś tutaj biegać, dalej szukać nie wiadomo czego. No, my to już jeszcze to mam coś do zrobienia. Wiecie, walczyć tam z tym, z tą bestią. Tym NPC-em, wiecie, który się zbuntował, czy próbować iść na to... wiecie, ten płaskowy, czy jak to się nazywa. No tutaj, w to miejsce. Wiecie o co chodzi. Tam za tą windę. Ale nie, ja po prostu na razie nie chcę się tak męczyć. Wolę na spokojnie na najbliższe parę odcinków przychodzić. I w ogóle, więc tak. To tyle, trzymajcie się, no i hej, hej.